Czego słuchało się najczęściej w listopadzie? Jakie numery z polskiego rapu zdobyły najwięcej odtworzeń na Spotify? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku, w którym przedstawię największe hity listopada w polskim rapie. Będzie to dokładnie top 30 piosenek, posortowanych, dążąc aż do tej najpopularniejszej, według statystyk branych ze Spotify. Zapraszam do oglądania. Okej. Najpierw zaczniemy od ostatniego w tym rankingu, miejsca 30. Na nim znajduje się kawałek pochodzący z GM2L mixtape'u, wypuszczonego 23 listopada. Jest to numer, na którym wystąpili Malik Montana, Kazar i Kazior, zatytułowany 5 gwiazdek. Posiada on 177 tysięcy odtworzeń. Kolejnym kawałkiem na pozycji 29 jest numer Bambi, pochodzący z jej pierwszej płyty, która została wypuszczona w tym miesiącu, 17 listopada, czyli In Real Life. Numer ten zatytułowany jest Vuelo i zebrał on również 177 tysięcy odtworzeń, tyle że 102 odtworzenia więcej od poprzednika. Przechodzimy do kolejnego. O Jezu. Jego miejsca 28. Na nim znajdziemy najnowszy numer Rip Scottiego i Leo o tytule Rest in Peace. Kawałek ten premier miał 9 listopada i zebrał 187 tysięcy odtworzeń na Spotify. Dużo palę, dużo piję, ciągle żyję. Ej, dobra, to brzmi fajnie. Kolejnym kawałkiem znajdującym się na miejscu 27 jest ponownie numer Bambi, pochodzący z jej ostatniej płyty. Tym razem jest to piosenka o tytule Za dużo w szyję. Premierę miała 17 listopada, a odtworzeń posiada 196 tysięcy. Ciągle bezdzietna, bo za dużo daje w szyję. To nie interes chłopa, czy palę, czy pije. Kolejnym miejscem na tej liście jest miejsce 26. Tam pojawił się numer Wasa Toja, na którym wystąpił również Kizo. Posiada on tytuł Dyskoteka, opublikowany został 17 listopada i posiada on 197 tysięcy odtworzeń. Kaczę dyskoteka, mówią mi... Nie, dobra, ta piosenka jest tragiczna, nie? Królu, pełna saszeta, jak apteka, nie ma lulu. Na pozycji 25 znajduje się Kartki wraz z jego numerem zatytułowanym Depresja. Zapowiada on jego nadchodzącą płytę o takiej samej nazwie. Numer ten premier miał 6 listopada, zdobył on 207 tysięcy odtworzeń. Teraz przejdziemy do miejsca 24. Na nim ukazał się nam Michel z jego numerem... Dobra, lubicie w ogóle Kartkiego? ...numerem zatytułowanym Podbijam Świat. Zapowiada on jego nadchodzącą płytę, premierę swoją miał 17 listopada i posiada 217 tysięcy odtworzeń. Dobra, ja wiem, że ja tylko tutaj narzekam w tym, ale... Nie mogę tego słuchać. Na miejscu 23 ujrzymy tym razem bardziej klubowy kawałek. Jest to numer autorstwa Mikiego, czyli gościa, który wcześniej był znany bardziej z remiksów innych kawałków. Posiada on tytuł 3 paki, premierę miał 9 listopada i od tamtej pory uzbierał już 222 tysiące odtworzeń. 3 paki goni i lewy pas, 5 i 6 i bez stu. Na miejscu 22 ponownie zobaczymy Bambi z kawałkiem z jej ostatniej płyty. Teraz będzie to kawałek o tytule Homecoming, który premierę swoją miał 17 listopada i posiada już 254 tysiące odtworzeń. Będę popijać Bacardi w klubie ze szklanki, twoja nowa trap queen, Malibu. Pozycję 21 w tym rankingu zajmuje Jano Polska wersja, który wraz z Szelerinim i Słoniem zaprezentował nam numer Warstwy. Kawałek ten znalazł się na najnowszej płycie Jana. Ja nie znam żadnych z tych piosenek praktycznie. A sam premier miał 3 listopada, przez ten czas zdążył zebrać już 259 tysięcy odtworzeń. Ja bierzę se los, przeznaczenie nie ominie. O Jezu! Przeszliśmy przez pierwszą dziesiątkę, co prowadzi nas do pozycji 20. Tam ujrzymy Tymka wraz z numerem Do Ciebie. Pochodzi on z jego najnowszej płyty Klubowe 2, opublikowany został 3 listopada i posiada on 269 tysięcy odtworzeń. Okej. Kolejną na tej liście jest pozycja 19, na której znajdziemy jednego z członków White Widow, czyli Barego, który stworzył numer wraz z Lenym. Kawałek o tytule Przetyrany Łeb zapowiada jego nadchodzącą epkę Demon's Gate. Premierę miał 17 listopada i uzbierał już 277 tysięcy odtworzeń na Spotify. Mogę mówić jej, co siedzi mi na bani tutaj w kółko. Przetyrany łeb, wiem, że nie pomoże na to ziółko. Kolejnym kawałkiem z miejsca 18 jest ten stworzony przez Opała wraz z Jonatanem. Kawałek pierwsza jesień bez depresji. Ale w ogóle strasznie się Baremu zmienia twarz przez ten aparat też. I zapowiada ich wspólny album o takiej samej nazwie. Premierę miał 9 listopada i posiada on 299 tysięcy odtworzeń. Pierwsza to było dobre. Rdzawe liście znowu wirują smut. To fajne, to 17 fajne. Ujrzymy kolejny raz kawałek członka White Widow, lecz tym razem Kosiora. Numer ten posiada tytuł Akcja, wypuszczony został 10 listopada i zebrał już 304 tysiące odtworzeń. W sensie, jest nudna ta piosenka, ale w porównaniu do tych piosenek, które oni tutaj pokazują, no to ja pierdolę.
Boga, tylko rzucam moje znaki. To nie tak, że nie wierzę, tylko nie płaszczę się za nim. Miejsce 16 na tej liście zajmuje 27 Fuck Demons, który wypuścił kawałek Liceum Sala 27. 13 listopada. Na ten moment posiadam 313 tysięcy odtworzeń. Siedzę w sali 27. Coś tam baska mi tak myślę, czy to wszystko. Dobra, nie. W połowie rankingu, czyli na miejscu 15, ujrzymy ponownie ja na polską wersję. Tym razem będzie to kawałek Zenit, na którym udzielili się też Gibbs i Hinol polska wersja. Numer ten wypuszczony został 20 listopada i zebrał od tamtej pory 317 tysięcy odtworzeń. Coś mi mówi tylko bez paranoi. Są rzeczy ważniejsze niż lej. Kolejny numer. Dobra, ten hop brzmiał trochę jak taki podrobiony Grubson. Tym razem na miejscu 14 jest to kawałek Gedza, który wraz z Quebona Fader wypuścił numer o tytule Głupie Pomysły, zapowiadając o, to mi się nie podobało, Gedza, bo było nudne. Kawałek opublikowany został 23 listopada, posiadał 369 tysięcy odtworzeń. Ej, nie widzę słońca, no co mi wpada na głupie pomysły. To było takie monotonne bardzo. Na miejscu 13 znajdziemy kawałek z Game 2 mixtape'u. Tym razem jest to jeden z numerów zapowiadających go, czyli Walczyk. Wystąpili na nim Dicho, Malik Montana, Joseph Bratan i Kazior. Premierę swoją miał od 10 listopada i zebrał 464 tysiące odtworzeń. 5 kul i jedno puste miejsce. Gramy w rosyjską ruletkę. Nie słyszałam tego. Pozycję 12 zajmuje Bambi, tym razem z Jagle 8. Jest to single z ostatnich... Ej, dobra! To trzeba by było przede wszystkim na przyspieszeniu słuchać, ta piosenka, co teraz będzie. Ostatnie płyty Bambi, wypuszczone w dzień premiery albumu, czyli 17 listopada. Posiada on tytuł Nie otwieraj drzwi i zebrał on 494 tysiące odtworzeń. Ale syf, my tu grzeczny balet, ale mu zwydzwonił. Ale to będzie siadać, to będzie siadać. W miejscu 11 znajduje się osoba, ale która w tym miesiącu zajęła miejsce pierwsze, 1,25. Czyli Reto. Tym razem nie udało mu się tego dokonać za sprawą numeru Aezak Mi, ale wciąż skończył on na wysokiej pozycji. Kawałek ten premier miał 23 listopada i posiada 527 tysięcy odtworzeń. Ktoś tutaj spał, ja tu nie zasnę, bo coś tam było spoko, no. Chociaż ten hotel ma... Chociaż najbardziej to mi się auto z tego teledysku podoba. A nie ta piosenka! Została nam ostatnia dziesiątka i właśnie na pozycji dziesiątej znajdziemy ponownie Reto. Lecz tym razem nie na swoim numerze, a na numerze Brudla, na którym wystąpił tylko gościnnie. Kawałek ten posiada tytuł Puff Daddy, opublikowany został 9 listopada i posiada 663 tysiące odtworzeń. Jestem inny tak jak Puff Daddy, otwarty dla swoich 2, 4. Nie liczę godzin i lat, żeby. Miejsce 9 zajmuje Problem, którzy zapowiadając swój najnowszy album wypuścili kawałek o tytule False Flag. Numer ten premier miał 19 listopada, zebrał 788 tysięcy odtworzeń. Kto zgruzował Alachli? Bejrut, Irak czy Blinken? Zapomnisz, bo z perspektywy historii trwało to krótką chwilkę. Na miejscu 8 znajdziemy Jana Rapowanie wraz z Franklinem, którzy wypuścili numer Widok w związku z akcją Blend Session. Wypuścili go 8 listopada i od tamtej pory zebrał aż 989 tysięcy odtworzeń. Czuję się jak między Tokio a Ameryką. Dali namaszczenie, ale też mnie nienawidzą. Miejsce 7. No w końcu jakaś dobra piosenka. Widok jest zajebista. Tym razem wraz z jego kawałkiem Sherry Lady. Single ten wraz z teledyskiem wypuszczony został 2 listopada i uzbierał już 997 tysięcy odtworzeń na Spotify. No, tego Luisa nie przepadam za bardzo. Zajmuje numer przebijający po raz pierwszy w tym rankingu barierę miliona odtworzeń, a jest to numer PZ o tytule Tokio Współczesny. Kocham tę piosenkę. Abstract EP, premierę miał 8. A jak to siedzi w aucie? Oj. Listopada i zebrał już 1,257,000 tysięcy odtworzeń. Kombinuję na boku, żeby uciec do Tokio. Przy mnie iskrę masz wokół, my jak Lennon i Yoko. Na miejscu 5 znajdziemy Jack Lossie, lecz tym razem w jej solowym kawałku o tytule Cringe of Love Song. Numer ten wypuszczony został 9 listopada i udało mu się zebrać już... Wiecie, co jest najgorsze? Że to naprawdę siada. Ten cringe'owy love song ma zajebisty beat. I to naprawdę siada, ale tak mnie to cringe'uje, że ja tego słucham. 488 tysięcy odtworzeń na Spotify. Mało było dni, w których coś mogło jeszcze mnie zaskoczyć. Teraz jesteś ty, a ja jak wariat nigdy nie mam dosyć. Ja po prostu kocham Leosię, nie? Ja naprawdę ją strasznie lubię. Ona, nieważne co by śpiewała, mi się to zawsze podoba. Pozycję 4 w tym rankingu tym razem zajmuje Fałki, który wypuścił długi, mocny kawałek o równie długim tytule, 120 wersów, żeby zajebać co wasze. Ten premierę swoją miał 8 listopada i zebrał 1,497 tysięcy odtworzeń. Moje CD na odpierdol, tak jak nocna pizza. A, znam. Ty się pocisz, no a czyje bardziej śmiga? To też jest spoko. Maju, no, mamy koniec lipca. No i jesteśmy na podium, który zaczynamy trzecim miejscem. Na nim znalazł się młody talent, który mimo niedługiego stażu muzycznego... No nie pierdol, naprawdę?
wjechał w ten miesiąc z mocnym hitem. Jest to oczywiście Samir, który wypuścił kawałek zatytułowany Nic do stracenia. Opublikowany on został 10 listopada i od tego czasu zbierał 1 503 000 odtworzeń. Nie mam nic do stracenia. Kiedy pas nowa BMA, nie mam nic do stracenia. Na drugim miejscu ujrzymy tym razem Astera, który po wypuszczeniu swojej płyty nie zatrzymuje się i wypuszcza już kolejny dobry numer. Tym razem jest to kawałek All Day Fresh. Opublikowany on został 17 listopada i zebrał on 1 807 000 odtworzeń. Wchodzę z moją elegancją, otwieram drzwi jak... Tego nie znam. Karma, pojebany napęd, ale zacina się płyta, to wymijam temat. Znam to? Nie, chyba nie znam. Szybko robię swoje ruchy z gracją. No i jesteśmy już na wyczekiwanym miejscu pierwszym, które w listopadzie należy się Paluchowi. Ten wypuścił 17 listopada numer o tytule Mam Cię. To jest zajebiste. W tym czasie aż 1 925 000. Dobra, słuchajcie, słuchałeś tego na streamie? To mi nie wpadło w ucho chyba. Ale Paluch Mam Cię, zajebista piosenka. Co do tworzenia na Spotify. A wielu mi zazdrości, że mam Cię, i że mamy siebie nawzajem. Takim sposobem doszliśmy do końca rankingu listopadowego. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie pod nim łapkę w górę dla lepszych zasięgów. No i suba na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Dzięki. Spoko. Fajne.